Dobry Państwu, 9 marzec 2024 roku jesteśmy na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie tutaj ma się odbyć pikieta, nie wiem to nazwać, przeciw wojnie. Zgadzam się, że przeciw wojnie, tylko kto organizuje? Organizuje to niejaki Brown, któremu za grosz nie mogę zaufać. Dla mnie to jest po prostu tylko kolejna ustawka Konfederacji z rządami, bo obojętne, czy to będzie PiS, PO, SLD, PSL, Hołownia 2050, czy jakieś inne, to na PSL, to wszystko jest jedna organizacja, w której mają za zadanie tylko wykorzystać nas, ogłupić i wykorzystać. Ja to tak nazwę pokrótce. Dobry. Także zaraz będzie tutaj Wojsko Polskie, stańcie w domu, zostańcie w domu. Pokój jest drogą. Tego to nie rozumiem. Wojsko Polskie, zostańcie w domu. To jasne jest. No tak, no i za tutaj przybędą ci to. Dobry. Także to będą się tylko ludzie będą się podniecać, a tak naprawdę skutku naprawdę dobrego dla nas to w tym nie widzę. No ale to moje zdanie jest. Podkreślam, panu Braunowi nie ufam ani za grosz, żadnej konfederacji, żadnemu PO, żadnemu SLD, żadnemu PSL, żadnemu PiS-owi, żadnej Hołowni, żadnej 2050. Ale temat jest istotny i dla tego tematu, że to jest przeciwko wojnie, dlatego tutaj jestem, żeby ludzie wiedzieli, że tak trzeba, ale czy ja wiem, czy Państwo będziecie naprawdę tak rozumiecie tak naprawdę, o co chodzi. Mam nadzieję, że ci, co mnie oglądają, to rozumieją. Ci, co nie oglądają, no to niestety są nie wiedzą wszystkiego, a może nie chcą wiedzieć. Polska za pokojem. I takie motywy, nie wiem, Korpiowskie, Łowickie. Co to za motyw jest? Ja wiem, ludowy, ale z jakiej okolic? Rafał. Proszę tam do kibryka. Który to pan Rafał? Co to za motyw jest? To są motywy ludowe. Jasne, ale z jakich okolic? A tego nie wiem, bo to musielibyśmy grafika pytać. Łowić. No mi się też tak wydaje. Może za małopolskie, no. Tak, dziękuję. Dziękuję panu. No dobra, no to jest godzina 12. O 12 miało się rozpocząć, więc ma być przemarsz na do Sejmu ma być przemarsz. Okazuje się, że tu jest tylko
z biurka i stąd Państwo będą szli pod Sejm. No dobra, to na razie przerywamy, bo tam po Sejmie dopiero będą jakieś tam przemówienia. No. No i idzie ten, który lubi się lansować. Ci, co lubią się lansować. Ci, co muszą się lansować. Łapka, 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 łapka. Super, dziękuję bardzo, dziękuję. Przepraszam, pani wymyśliła piosenkę? Tak, to jest nasza piosenka, sami ją śpiewamy. A możecie zaśpiewać? Pewnie. To głośno. I co my teraz? Ale pan musi zatańczyć z nami. Zatańczy pan z nami? A to musicie głośniej zrobić, bo jak uchowuję. Może za sekundkę zrobić i pan będzie z nami zaśpiewał? Zresztą nagra pan z nami TikTok, a to już możemy sobie wstawić w innym momencie. Zgadza się pan na udostępnienie pana filmiku? Tak, tak. Możecie nagrać, że się zgadza. Bylibyście nie mówili, że... Nie, no super pewnie będzie tam tańczył. Że Ukraina jest coś tam dobra. No bo tutaj się wycofuje. No to tak, tutaj mamy zadanie. Tak? Zaprzeć trzy osoby i zatańczyć do naszej piosenki. To tutaj mamy naszą piosenkę. Trzymaj gabron. To jeszcze musimy znaleźć dwie osoby. I potrzebujemy jeszcze... To pan będzie naszą pierwszą osobą. Okej, okay. Sekundkę, niech pan postoi. Hejka, hejka, hejka. Czujesz się jednej osoby. No dobra. Jest też ten nalezanie TikToka do naszej piosenki. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. A panie? Pytali to swoją piosenkę. Nie, no tak. Ona leci w parku. No. Trzeba, czy ludzi z... naszej autorskiej piosenki.